Cześć, ja jestem Pytello, a to jest gra The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Słuchajcie, ja te 3 odcinki nagrywam w serii, mam teraz piąteczek, tak więc mogę się troszkę nagrać, a przecież w końcu się jaram, bo mogę wrócić do Isaaca, poza tym trzeba go nagrać i forma musi wracać. Słuchajcie, przeszliśmy 4 takie mini challenge, ja je tak nazywam, ponieważ challenge 5 jest już poważny i na tym challenge'u nie można się śmiać. Wszyscy macie do niego podchodzić śmiertelnie poważnie. Nie no, Lord of the Flies, czyli Władca Much, Władca Much, cześć, dzień dobry. Na czym polega ten challenge? Słuchajcie, jest to pierwszy challenge, od którego nie pojawiają się już treasure roomy, tak więc rozpoczynamy z tymi itemami, które mamy na start, a rozpoczynamy grę z przedmiotem Demoligan. Jest to taka niebieska mucha z niebieskim serduszkiem. No i ona działa tak, że gdy trafimy łzą w jakiegoś przeciwnika, to jest 1/6, czyli 16,6% szans na to, że zespawnuje nam się mucha. No i żeby sobie nie spawnować za dużo tak much na jednym pomieszczeniu, to w ten sposób zespawnowane muchy muszą umrzeć w jednym pomieszczeniu i maksymalnie 5 much może przejść z nami do następnego pomieszczenia. Oraz posiadamy też przedmiot The Infestation, on ma opis They Grow Inside, to jest taki mały uśmiechnięty czab. No i on działa tak, że gdy otrzymamy obrażenia, to spawnujemy od 1 do 3 niebieskich much. Niebieska mucha, przypominam, zadaje podwójne obrażenia gracza, czyli tak jak dwie łzy. Naszym celem jest nie pokonanie matki, a pokonanie serca matki, tudzież It Lives, na łąbie. A przejście tego challenge'a skutkuje odblokowaniem bibelotu Fishhead, który sprawia, że gdy otrzymamy obrażenia, spawnujemy jedną niebieską muchę. Więc w porównaniu tych przedmiotów, które teraz mamy, troszeczkę ciarajsko. Dobra, tak więc bez przedłużania, zaczynajmy! Kurde, nie trafiłem w myszkę. O Jezus, jak ja wyglądam pięknie! Oczywiście mam arrows, takie mulliganowe arrowsy. To się... ten efekt zresztą się stakuje też z... kurde, jak tu tą bombę podłożyć? Może tak. Pięknie, patrzcie, skała X i 3 bomby. 4 bomby, przepraszam. To serduszko sobie zostawimy. A ta gra już jest taka poważna, to już się muszę starać. Na szczęście gram już nieco lepiej. Pięknie, patrzcie, jak muchy wyleciały od razu. O, a ja bardzo długo się zastanawiałem, co daje ten przedmiot. Jakoś nie mogłem wpaść na to, że działa podobnie jak Gapi. No jak wiecie, Gapi działa dosyć podobnie, że jeżeli strzelacie we wroga, to macie nie 16,6, a 40% szans. Kurde, The Polaroid, ciekawe. Ciekawie się zaczyna. On się tam raczej nie przyda. Właśnie, to jest problem z Polaroidem. Ale mimo wszystko ciekawe, bo ostatnio cały czas nam się pojawia Top Secret Room znaleziony, kurde, jak ta gra się... Eternal Heart! Co to jest? Pokój z serduszkami, no troszeczkę szkoda, bo nam się nie przyda. Jak mi pięknie idzie! Stevena chyba moglibyśmy nawet rozklepać bez straty zdrowia. Postaram się w każdym bądź razie. W każdym razie, przepraszam, nie powinno się tak mówić, bo to niepoprawne. Nie po polskiemu. A, tak to sobie możesz strzelać. O nie! Dobra, unikersy porobione, zaraz się powinien oddzielić, bo oni tam mają taką niewidzialną pępowinę. Ło! Dobra, najpierw Stevena. Ło! Nie dostałem obrażeń! O, jak pięknie! Słuchajcie, jeżeli run idzie tak dobrze, to tylko dlatego, żeby coś się spieprzyło. Ło, nie! Kurde, wiedziałem, że dostanę! No dobra, Devil Roomu nie będzie, jakoś przeżyję. Muszki, bierzcie go. Pięknie. Spodziewałem się, zawsze, prawie zawsze jak się walczy ze Stevenem, to się dostaje Little Stevie'ego. Nie ma też roomów. Kurde! Co to jest za gra? Jakie pomieszczenia fajne. A jak mogę to jedną bombą zrobić? Mam nadzieję, że tak. Tak jest! Secret Room znaleziony! Ja pierdzielę! Co się dzieje? W ogóle dziwne, że on w takim dziwnym miejscu jest. Bob's Rotten Head. No to wiecie, co trzy pokoje mamy zatrutą bombę. No tak średnio bym powiedział. Ale możemy sobie na przykład ją teraz tutaj oszczędzić i zrobimy... Nie. Słuchajcie, ja wrócę do tego pomieszczenia. Mimo wszystko, ale nie chcę zbierać tych serduszek szarych, no bo mogę je jeszcze tutaj jakoś stracić, prawda? To pół serduszka mogę zabrać jak najbardziej. Do sklepu się raczej nie włamujemy, bo hajsiwa nie ma. Poza tym nie ma też kluczy, więc czym ja się przejmuję? Pride. Pride jest chyba najprostszym minibossem, tak mi się wydaje. Kurde, ale te muchy robią robotę. A może po prostu ja tak dobrze gram? Heh, nie sądzę. Two of Diamonds? Nie no, 6 monet nie będziemy podwajać, nie, szanujmy się. Kurde, w bardzo fajny sposób udało mi się znaleźć oba sekretne pomieszczenia. Nigdy nie miałem takiego farta. Piętro całkowicie zmaksymalizowane. No, gdyby nie ten sklepik, to wszystko byłoby idealnie. Może nam się jakoś specjalnie nie przydał Top Secret Room. No ale bywa, jakby tu jeszcze jakieś Blood Donation Machine było. O, kurde. Tutaj sobie strzelmy Bob z Rottenem. Hop. Tak jest, kolejne
Ej, 11 monet, ale nie, i tak nie mamy klucza, więc nie ma co się śpieszyć z wykorzystaniem karty. Spadamy na następne piętro. Kurde, ja mam nadzieję, że wyjdzie mi ten challenge, żeby był bardzo taki... Jest taki ciekawy, tak dobrze mi idzie, że ja wiem, że to się zepsuje. O, dobra, tej bomberka, kolejna skała X. O, liczyłem na small rocka, skrzyneczka, i przecież nie ma i tak tych... Karta. Hierophant, wykorzystajmy. Nie powinienem stracić tych szarych serduszek jeszcze. No w sumie nie powinienem też ich używać, no ale... Kurde, 5 szarych serc na drugim stelarze. Co się dzieje? Bombera, bardzo fajnie, chociaż kluczyki by mnie bardziej jarały. Kluczki, rupkia. Chociaż też nie są aż tak ważne, bo nie ma treasure roomu, więc przydadzą nam się tylko do sklepu i do skrzynek. Ale sklep już bym odwiedził, mimo wszystko. Kurde, ten mulligan. No, ja się boję, że on tutaj wyskoczy i mi wybuchnie w twarz. Pięknie, spacebara możemy wykorzystać na bosie. Blighted Ohm, kolejny taki goniący boss. O Jezus, dostałem! O nie! Kurde, jeszcze sam się trafiłem. Półtora serduszka, Steam Cells, okej. Okay. Devil Room, mam nadzieję, że będzie coś mocarnego. Guppy Spaw i Sister Maggie. Sister Maggie jest całkiem mocarny, ale Guppy Spaw mnie nie jara. Spadamy. Mimo wszystko chcę zachować troszkę health containerów. Zawsze jest jakiś item do Guppy'ego, to jest jedyny powód, dla którego można go wziąć. Ale ja nie zawsze go lubię, nie na drugim stelarze. Jakbym go później dostał, być może, ale nie teraz. O, pająkersy, kurde, fajnie byłoby jakoś Blood Donation Machine jakieś, jakby tu było. Arcade, jest Arcade Room, tak jest. Kurde, jeszcze, zbierzemy jeszcze jeden item, no. Jeszcze Curse Room. Co to jest za piętro piękne? Idealne. Nie! Nie! Jeszcze kluczyk, wejdziemy do sklepu. Blood Donation Machine, skupamy się do jednego serduszka. Mamy taki średnio przydatny spacebar, ale na walce na boss arenie mógłby się... Nie, nie mógłby się przydać. O kurde, jaka musza armia, jestem muszym królem. Żeby tego nie stracić w jakiś głupi sposób. Właśnie, sprawdźmy sobie, czy tu będzie Secret Room. Tak jest. Maszyna do grania, mamy tam jeszcze... Nie, nie mamy jeszcze jednej. Kurde, co? Nie, nie, wybacz. Ja bym bardzo chętnie chciałbym dostać jakieś Pretty Fly'e, żeby już być takim królem muszych królów. Króli, królików. No, ale muszę się niestety powstrzymać. Shot speed up, okej. O, monstro, nie, szkoda much. Towarzysz, jeszcze zasięg mamy duży. Tak, dzięki shot speed upowi. Muchy wracać. Nie, przydacie się na larych juniorów, one będą bardziej denerwujące. A jako, że pierwsze jest monstro, to teraz będą 3 lary, prawda? Juniory, tak jest. No i teraz możecie się popisać. O, gra mi delikatnie zwolniła. Co się dzieje? Isaac mi zawsze tak pięknie chodził. A mogłem go przynajmniej zresetować, bo ja gry nie włączałem przez dosyć długi okres. No bo nagrałem dla was już 2 challenge dzisiaj. O, pięknie. Dobrze mówię, 2 challenge, czy 1 challenge nie nagrałem? 3, 4, a to jest 5, tak, 2 challenge. Jedna moneta, było warto. Słuchajcie, utworzę plik zrzutu. Okej, okay, wszystko jest w porządeczku. Kurczę, zastanawiam się, czy teraz wchodzić do Curse Roomu. Troszeczkę mi szkoda. Skupmy się może jeszcze raz. Bloodbug? O, Polaroid, właśnie. A czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Bloodbug! Hell yeah! Kurde, odrobiliśmy to tak, jakbyśmy dostali Sister Maggie za darmo. Możemy trochę pograć na żebraczku. Kurde, co robić? Co robić? Chodźmy do Curse Roomu. Kurde, szkoda serduszka. No ale cóż, bywa. Chodźmy teraz do sklepu. Idziemy potem do Arcade Roomu, pogramy troszeczkę na żebraczku. Bottle of Pills, miałem powiedzieć. To jest Mom's Purse. Mom's Coin Purse, więc sprawdzałem piguły. Kurde, coś czuję, że będą złe. To wygląda jak Tears Down. Pretty Fly, tak jest! A to? No, o tym właśnie mówiłem, bomby nie będę kupował, ale możemy kupić tą pigułkę piękną. Battery. Kurde! Do dupy nos. Nie, zmarnowałem serduszko, zmarnowałem 5 monet, zły jestem na siebie. Chyba, wiecie co, chyba bardziej mi zależy na jakimś fajnym trinkecie. No dobra, jeszcze kluczyki też mogą się przydać, kluczyki Rukia. O, właśnie o tym mówię. A gdybym dostał na przykład, nie ma co już liczyć na skatole. Wygrałem, bardzo fajnie. Zaraz, może wypadną pieniążki? Liberty Cup. No, Liberty Cup to rozsądniejsza opcja. 3 pieniążki, fajnie.
Jak działa Liberty Cup? W każdym pomieszczeniu mamy 25% szans na to, że zadziała jeden z tych przedmiotów. Kompas, mini shroom, old mushroom. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Chyba nie. Jeżeli się pomyliłem, niech ktoś mi da znać, to się poprawię w anotacjach. Tu of Diamonds jeszcze miałem. Uuu, miałbym 50 monet. Ach, kurde, trzeba je było wykorzystać. No nic, może tutaj nieco zmądrzeję. Kurde, ale gro, czemu tak spowalniasz nieładnie? Tak pięknie działałaś. Jeszcze w full screenie. W ogóle nie ma o czym mówić. O, Niklet, bardzo fajnie. Mamy, a jeszcze dwie bomby, to nie jest jakoś mega dużo, ale mamy bombę co trzy pomieszczenia. Więc może strzelmy, nie no kurde, boję się, że się zabiję, ale strzelę może tak. Nie, tu nie ma. Bywa. Kolejorze. Muszki was pozabijają wszystkich. Że jakiś taki mniejszy jestem, czy ja mam jakiś przedmiot pod szybkość? No tak, rzeczywiście, stab. A właśnie, nie wiem czy wiecie, to jest taka ukryta właściwość. Bloodbag daje nam jeden health container, uzupełnia nam 4 serduszka i zwiększa nam prędkość o 0,3. 0,3 to jest taka standardowa prędkość, tak samo wooden spoon, każdy przedmiot zwiększający prędkość zwiększa jej właśnie o 1,3. Znaczy o 0,3. Tutaj w sumie mogłem sprawdzić, czy jestem jakiś top secret room za pomocą tych zombiaksów. Nie, ale to pierwsze piętro było idealne. To już nie było tak. Szkoda, że zebrałem to serduszko. No ale cóż, bywa. Dobra, jeszcze nie straciliśmy zdrowia na tych katakumbsach. Tak więc Devil Room może się pojawi. Bombera, nie dostaniemy się do ciebie. O nie, kurde, miałem wykorzystać ten Bob's Rotten Head'a. Czy on się ładuje co dwa pomieszczenia, czy mi się wydaje? Albo mini shroom działa. No kurde, zebrał hita na ryj. Nie tak to miało wyglądać. Teraz muszę niestety to sprawdzić ręcznie. Top secret? Secret, przepraszam, niestety. Będzie może tutaj na dole? Nie będzie, raczej. Patrzę teraz na ogień. Aha, wyczaiłem cię, kolego. Kurde! Na ognisku stracić zdrowie! Jezus, tyle pomieszczeń ominie. Nie, strać zdrowie na ognisku. Jeszcze, dobra, tu będzie to secret room, jest arena. Na arenę raczej wbiłem bez problemu. Może najpierw arena, dopiero potem ten, a dopiero potem, bo jeszcze stracę tam dwa serduszka. Jestem przecież takim gównem. Nie, zrób inaczej. Tak? O, ja tutaj w ogóle nie muszę ten. Nie musiałbym tutaj Bob's Rotten Head'a zużywać. Zabiję najpierw ciebie, tamten kolega niech się rozstrzela. No, coś widzę, że nie idzie ci to strzelanie. Top secret room znaleziony. Jezus, ja nigdy się nie nauczę mówić secret room. 16 monet. Ja mimo wszystko chciałbym mieć to 25, żeby tak wiecie się odkuć troszeczkę. O, teraz mi troszeczkę przeszkadza ten Liberty Cup. Okej, za złotą skrzynkę, bomba i kluczyk. Z robaczkami. Ło, jak mnie ten charger zaskoczył. Kurde, wystartował z przyspieszeniem ziemskim. Wow! Kurde, lagi. Okej, o nie. To ta fala jest jeszcze, ale teraz będą globajny. Dobra, nie ma szybkich globajnów, więc do przeżycia. Tylko mamy jednego tearsdowna, więc trochę do dupy. Jakiś wieszak musi wpaść. Ze zdrowiem jest okej. My, oprócz tego, że kupiliśmy jeszcze siostrę Maggie, prawda? I mamy jeszcze Little Stevie'ego. Więc nie odczuwamy troszeczkę tego, że mamy mały damage output, no bo płodziany za nas nadrabiają. Poza tym mamy sporą prędkość, nawet nie wiem dlaczego. Bloodbug i coś jeszcze. Pięknie, bez straty zdrowia, bomberka. Top secret roomu, czy szukamy, nie szukamy? Zastanowię się, na pewno wbijamy do sklepu. O nie, złe pomieszczenie, dużo much. Kurde. Teraz to, dobra, czekajcie. Pozabijam was wszystkich i tak. Tylko chciałem wyczyścić pomieszczenie i potem, wiecie co chciałem zrobić. Ja tak często robię na nagraniach. A wydaje mi się, że to nie jest pierwszy materiał, jaki ode mnie widzicie, a jeżeli tak, no to witam was, mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Serduszko nas nie jara. Że zobaczymy, jak nam z bossem pójdzie. Tu może być... Ej, nawet nie chcę szukać tego top secret roomu, no bo nie będzie warto po prostu. Husk! O nie! Spawnujesz te głupie muchy, chociaż może to nawet dobrze. Jezus Maria, gro! Nie klatkuj mi tak! Co ja mogę zrobić, żebyś się kurde. No wybaczcie, no to nie moja wina, no to nie ja odpowiadam za te lagi. Straciłem przez to pół serduszka, no bo na...
Straciłem przez to całe serduszko, no bo na hasku da się nie stracić zdrowia, zwłaszcza jak jest taki prosty. O, pięknie. Może dlatego, że dużo wybuchających obiektów jest, nie wiem. Dobra, olać na to muchę. Hask powinien już umrzeć. Hask musi umrzeć, pięknie. Szare serduszko, okej. Okay. Wyjdziemy na zero. Okej, okay, ty też już nie powinieneś... O, nie stawiajcie oporu. 19 monet. Poczekajmy, może będzie grid. Świetnie, jeszcze większy speed up. Bob's Rotten Head'a możemy wykorzystać. Może tu będzie top secret. Nie ma top secretu. Ile jeszcze mamy możliwości? No nie, no jest jeszcze tutaj 3, 4, 5, 6, 7. Przekraczę to nasze możliwości. Może będzie grid. Ej, nawet byłbym zadowolony. Miniszu. Nie ma grida, ale jest mapa. Podwójmy tą kasę i bierzmy mapę. No, szkoda tych monet. Miałbym 12 monet więcej. No ale i tak stać mi na jeszcze jeden sklep. Zostały nam jeszcze 3 sklepy. Może jakieś arcade'y się pojawią. Byłbym wysoce ukontentowany. Bierzemy, o, weźmy to pół serduszka, nie wiem po co, ale... I spadamy na następne piętro. Aż mnie gardło boli od gadania. Boss Arena, ciekawe. Chodźmy w kierunku treasure roomu. Albo nie, zrobimy to inaczej. Żeby tutaj nie wracać, wyczyścimy sobie tamte dwa pomieszczenia. Kurde, roomy z kolcami. Nie, jak to zrobić? Czekajcie, trzeba mądrze. Wiem co zrobię, będę po prostu was strzelał, a muszki, które się będą spawnować, was dojadą. Okej, okay, dobra, już wiem jak to robić. Pięknie, no to już nie powinniśmy tutaj tracić zdrowia. Dawno nie miałem takiego pomieszczenia, potrzebuję takiej szczepionki. No. Pięknie. Tutaj tak samo. Ja pierdzielę, no! Nie śpiesz się, cepie, baranie, debilu, śmieciu, sfelu. Jezus, na takim prostym pomieszczeniu. Kurde! Jeszcze, co może po kolcach? Ty jeszcze przeżyłeś. Po kolcach może jeszcze przejdę, czemu nie? Co ja mam jeszcze do stracenia? Jeszcze bym uniku nie zdążył zrobić. Nie, ja to zrobię inaczej. Jezus, kolce. One się powinny dezaktywować po wyczyszczeniu pomieszczenia. Może się jeszcze na boss arenę dostaniemy, chociaż nie. Słuchajcie, mimo wszystko, run bardzo fajny, ale ja nie chcę ryzykować. Jakbym się mógł jakoś tu wyteleportować, to by było fajnie. Traszkęcy. Proszę umierać. A ciekawe, czy strzały płodzianów też mają szansę na wygenerowanie muszki. Chyba nie mają. Więc dobrze byłoby mieć własny duży tirisap. Nawet nie obrażenia, a tirisap. Bo tu liczy się łza, nie obrażenia. Liczba szans. Safety cup. 10% szans na to, że wypadnie nam pigułka po wyczyszczeniu pomieszczenia. I szansa na to, że wypadną pigułki ze skały X. Ej, to by było całkiem przydatne. No ale w sumie mamy takie pigułki średnie, mamy ten... Nie, nie chcę marnować bomby, wiecie. Mimo wszystko Larry Junia, złota skrzynka. Może wypadnie troll bomba, więc nie chcę jeszcze jej zużywać. Kurde, ale mamy wspaniałą prędkość, nie? Jakbym jeszcze miał jakieś latanie, to by było pięknie. Jeden długi Larry Junia, nie problem. Co, pieniążek. Jak tobie zdrowie spada? Pewnie przez tą ilość płodzianów. Kolejny. Bombę oczywiście podłożymy mądrze, czyli tak. Tutaj nic nie ma. I tu 3-4 pieniążki. No to tak ciarajsko troszeczkę. Na arenę nie wejdziemy. Tutaj, a tam jest ten safety cup. Sprawdziliśmy tutaj tą ścianę. Wydaje mi się, że tak. Tej jeszcze nie sprawdziliśmy. Okej. Okay. Pyk. O proszę. Pokój z serduszkami. Jakoś tak czułem. No to może się przydać. Jakbym miał jakiś sposób, tak, karta, która by mnie wyteleportowała, to by było w pytkę. Kurde. Dobra, dałem radę. Księgarnia. Nie mamy kluczy na razie, więc i tak nie ma co się zastanawiać, czy tam wejdziemy, czy nie. Ale byłaby to rozsądniejsza opcja niż Bob's Rotten Head. Mógłbym sobie narobić szarych serduszek nieco. Jakby było jeszcze jedno szare serduszko w sklepie, to z dwoma szarymi sercami i z jednym czerwonym byłbym skory wejść na arenę. A są tu jakieś kolce, więc zdrowia można sobie pozbijać. Nie no, dwie bomby i klucz, to czemu nie? Jak najbardziej opłacalny deal. Możemy... Nie, zaraz. Klucz, najpierw ten. Najpierw sklep, który będzie tutaj właśnie. Kurde. Pięknie. Zaraz, nie, bo... Jezus, nie tak. Dobra, muszę mieć miejsce do manewru na unik.
Okej, więc teraz tak. Najpierw treasure room. Ale spokojnie, wyzwiedzajmy może wszystkie ścianki. Zobaczmy sobie sklep. Super, znaczy no grid, no to tak. No jak będę miał co zrobić z kasą, no to nie będę płakać. Ale nie zapowiada się, żeby była taka sytuacja. To weź, przestań. Ja mogę płakać, nie ty. Tobie się nic nie stało. Po prostu szkoda ci kasy. Starajmy się nie dać trafić. I wszystko będzie dobrze. No już się troszkę rozegrałem, już się wstrzeliłem w tę grę. Ło! Pięknie. Kluczyk i tych monet, no jest troszeczkę. 36. Kurde, że też sobie teraz tego nie podwoiłem. Trzeba było trzymać kartę. Wiecie co? Mam tego Bob's Rotten Head'a. Wykorzystajmy go, odblokujmy sobie ten safety cap. Czy mimo wszystko... Nie, to nie ma sensu. Czy Liberty Cap mi się bardziej przyda. A mogę się teraz na przykład włamać o w taki sposób. Kurde. Pokręte pomieszczenia. Pik. I wbijamy. Hop. Maszyna do grania. Ej, czemu nie? Słuchajcie, zostały nam tylko dwa sklepy jeszcze. Jakiś Pretty Fly, jakbyśmy go ugrali, byłoby świetnie. Bombera, okej. Możemy wygrać jakieś pilsy. Kurde, woda mi się skończyła, już mnie gardło boli. Kolejna bomba. No okej, no. No już bym wolał klucze, jak już muszę dostawać takie śmieci. Gramy do ilu monet? Do 20? Piguła. Bargas, okej, zachowam ją. Nie zawiedź mi, maszyno. A może wybuchniesz, dasz mi ten dolara? Też by było fajnie. Nie no, za dużo trzeba. No to jest chyba 3% szans, że maszyna tak wybuchnie. 3 czy 1? 3, nie, 3 była na... Nie, nie, źle mówię. Nie słuchajcie mnie. Och. No jedna moneta. Daj coś mocarnego. Albo wybuchnij sama. Nie chce mi się tracić ten. Nie chce mi się bomby tracić. Kolejny bad gas. Fajnie. A ja nie muszę przecież tak odchodzić z maszyny, zapomniałem. Serduszko, okej. No i teraz gramy, aż coś wygramy. No chyba, że pieniążek wygramy, to gramy dalej. No zapętliję tą wypowiedź. Ej. Ej. Straciłem 20 monet. Ty głupia maszyno. Oczywiście, że się wysadzę, ale... Ja pierdzielę. 3 monety. No jesteśmy 19 monet w plecy. Za pigułkę badgas, dwie bomby i klucz. Tak średnio. Zobaczcie, musiałem się znowu podrapać po nosie. To jest jakaś plaga. Idę zaraz po papier ścierny. Piguła. Bad trip, okej, ale bad trip. Wiecie co zrobimy? Wiem, że wiecie. Słuchajcie, jeszcze upewnię, ale bad trip, kiedy posiadamy pół serduszka, działa jak full health. I wtedy będziemy mogli go wykorzystać na boss arenie i uzupełnić sobie zdrowie. Tak więc teraz pokonamy bossa. A żeby za bardzo nie tracić zdrowia. Kurde, wiedziałem, że się wpieprzy na jakąś łezkę. O, serduszko w dupę, bywa. Kluczykens, to nas nie boli. Bossem jest Guardi, to duży Guardi. Powiem wam, że chyba wolę walczyć z dużym Guardi niż z tym małym. Dobra, muchy, dacie radę, wierzę was. Na Guardiego najlepsza metoda moim zdaniem, stać u dołu. I jeżeli jesteście szybcy, po prostu dochodzicie do boku. Muchy spawnuje z tyłu. Jeżeli nie chcecie tak grać, możecie zawsze stać z tyłu, o tak. No i Guardi tutaj nigdy nie wyskakuje, po prostu spawnuje muchy. Ale ja mimo wszystko preferuję tą metodę. Dawniejsze strzelałem do niego z boku, ale mi się wydaje, że z boku te strzały mają większą rozpiętość, patrzcie. Czekajcie, chwilę, tylko Guardi się... O właśnie, widzicie, strzela prawie na całą szerokość, a z dołu jest go po prostu łatwiej uniknąć. Kurde, coś mówiłem o unikaniu, ale poszedłem do złego boku, spoko. I tak możemy stracić teraz sporo zdrowia. Bo mam piękny szatański pomysł. To kocham w tej grze najbardziej, kombinowanie. No możemy już cię zebrać, tak mi się wydaje. Do Crestrumu wchodzimy bez bólu. Musimy tylko zebrać tego Bad Tripa. Jakby co jeszcze mamy pokój z serduszkami. Bad Trip ciebie zabieramy. I ranimy się w Crestrumie tyle razy, ile trzeba. Gapi spał. Kurde. Kurde, no nie wiem, wiecie. Zastanawiam się, poważnie. O Jezus, co się stało z grą? Kurde, nie, słuchajcie, i tak teraz musimy kilka razy poprzechodzić. Więc... Dalej bad trip. Myślę nad tym gapi spałem, ale jeszcze... Jeżeli będę stawał jakieś bad tripy, to są zawsze jakieś full healthy. Chyba nie chcę, a liczy się, że już podniosę tego gapi z heada. Więc mam przedmiot do tego. Dowiecie go, teraz mamy full healtha właśnie.
Więc teraz wbijamy na arenę. Możemy jeszcze wejść do księgarni. O kurde, oczywiście, że Book of Sin. Karta The Stars, czyli losowa teleportacja. Możemy teraz się wyteleportować bez problemu. Mamy szare serduszko. Mamy Bad Tripa. Kurde, nie, wiecie co, ja wezmę Book of Revelations, bo lubię je najbardziej. To było, a to mogą się wyteleportować, ale ja nie chcę, wiecie co, mimo wszystko, ale ja lubię czasem powalczyć. Może to nie jest najrozsądniejsze na świecie. No ale wiecie, będzie ciekawsze nagranie. Kurde, obrażenia i jeszcze zdrowie, wspaniale. Wiecie, to najwyżej zmarnujemy bombę, znaczy zmarnujemy, zużyjemy bombę i pójdziemy do Top Secret Roomu, tam sobie uzupełnimy serduszka i zachowamy Bad Tripa, który się przyda chyba bardziej niż Bad Gas. A my jesteśmy szybcy, zwinni, całkiem gipcy, więc damy sobie radę zarówno z monstrem, jak i z Larem Junią. A skoro pierwszy jest monstro, to nie będzie Chaba boimy się najbardziej. No chyba, że Larry Junior wymyślą jakąś taktykę, która ma zniszczyć wszechświat. Kurde, te muchy zadają jakieś chore obrażenia, nie wiesz, że one zadają podwójne obrażenia. Muszą zadawać większe. Fajnie, że odrobiliśmy mięsko, jeszcze tylko Tears Up jakby się przydał. No kurde, szkoda teleportacji. Teraz myślę, czy lepszy będzie Bad Trip, czy jakaś teleport... Zaraz. Teraz tak, w drugą stronę. Nie, Bad Trip będzie przydatniejszy. Jakbyśmy umierali, zawsze się leczymy, więc nie ma też sensu. Słuchajcie, piguły mogą nam się przydać. Więc tak. Chwila. Nie. Liberty Cup, no bo to zawsze kompas i grzyby. Już zostajemy przy tym, co mamy. Tutaj się uleczmy na fulla. Pyk. Wiem, że jeden to jest chyba ten. Jeden to jest chyba z grzyba. A jednak nie, już mam 7 kontejnerów. Więc nie wykorzystujmy Gapi Spała. Mamy item do Gapiego, tyle nam wystarczy. Na tym piętrze tyle. Zabieramy Bad Tripa, olać nam tą kartę. No i bierzemy Book of Revelations. Book of Sin też jest przydatne, ale jak mówiłem, teraz stawiamy na życie i wszystko będzie dobrze. Spadamy stąd. Piękny Necropolis pierwsze. Dipsy jeszcze lepiej. Sklepishore. O kurde, oczywiście bateria do Book of Revelations. Słuchajcie, ten run jest już wygrany. Najwyżej będę przyciągał walki, jakby było ciężko. Ale wydaje mi się, że nie będzie aż tak źle. Dobra, ty unikres zrobię tak na... O, właśnie o tym mówiłem. Dwie bombery, fajnie. O nie, maski. Wow. Umieraj, proszę. Proszę. Muszę cię niestety zabić, zanim ty zabijesz mnie. Kurde, wiecie co by się przydało? Jeszcze latanie i wygrywamy tą grę. Albo jakieś gapi. O, kurde. Wow. Ja nie straciłem zdrowia. To jest, kurde, cud. Kurde. Co ja tu porobiłem? Coś pięknego. Serduszko padło, pięknie. Bardzo fajnie, slow. Ze slowa może wypaść coś przydatnego. Jakiś przedmiot pod bomby na pewno. To by było całkiem spoczko, zważywszy, że mamy 8 bomb. Karta. Wisielec się może przydać. Prędzej niż ten Bad Trip. Nie powinniśmy stracić tyle zdrowia na tym piętrze. Secret Room, znaczy Treasure Room. Kurde, Treasure Room. Jezus, uratował mnie znowu mój Pretty Fly. Kurde, takie proste pomieszczenie. Pieniążek, fajnie. A ja tracę zdrowie. Do tego pieniążka się nie dostaniemy, no chyba, że wisielcem. Wiecie co, ale wydaje mi się, że mam lepsze zastosowanie dla tej karty. Jakiś fajny bibelot, znaczy fajny bibelot mamy. Cursed Horn chyba tylko by go przebił. I oczywiście Cancer. Cancer to jest bibelot, który bierze się no, zawsze. Znaczy no prawie zawsze, no są takie przykre sytuacje, kiedy idziecie do The Chest, a nie macie Mam Spursa, no i musicie zebrać Polaroida. Kurde, chciałem tam tą muchę zdetonować. O! Czekajcie, ja zachowam tę muchę i no nie udało mi się niestety. Chciałem ten pieniążek tam stamtąd wytrącić. Okej, okay, Fistula, to jest ta powolna, więc to też nie problem. Book of Revelations się naładowało. Więc takie długie walki jak najbardziej mi się podobają. Jakąś fajną historię, czy mam coś ciekawego do powiedzenia? O, w sumie mam. Siedziałem sobie bardzo wesoły w domu, ale zadzwoni nagle do mój kolega do mnie i dzwoni, że o, tam z dziewczyną jest i chce iść do kina z nią, ale niestety, o, Isaac, Child's Heart, niestety nas to nie jara. Ale jest to całkiem fajny trinket. Zapomniałem dokładnie, co on robi. Chyba tam 1/13 szans na to zwiększa, że nam wypadnie serduszko i tam, że ze skrzynki wypadnie. To tam daje na to 2/3 szansy.
No ale historię opowiem i to może nieco zwięźli niż ostatnio. No i kolega do mnie dzwoni, że chce iść do kina z dziewczyną, ale to jest takie kino mniej popularne. Świetnie, bomba do przodu. No i jeżeli jest zbyt mało osób na seansie, no to wtedy po prostu nie odtwarzają filmu. No i wyszło na to, że na seansie miały być 4 osoby razem ze mną, bo ten dziewczyna mojego kolegi brała jeszcze swoją koleżankę. Potem okazało się, że będą jeszcze 2 osoby, więc nie było aż tak źle. Kurde, 8 osób ma takie wielkie kino. No i tam się umawiamy na którąś godzinę, tam na 16 i mówię, no dobra, spoczko, no to ja na pewno będę, ale mama moja wymyśliła wspaniała, że nie ma nic lepszego do roboty, jak w ostatni dzień przerwy świątecznej, jak parowanie skarpetek. U nas jest taki, wiecie, ja mam jeszcze 2 braci, no i mamy troszeczkę burdel, jak to prawdziwi faceci. No i mamy takie morze skarpetek, takie wielgachne pudło, bo 2 miesięcy nikomu się nie chciało go parować. Czyli wiecie, dobieracie jedną skarpetkę, drugą składacie i wkładacie do szuflady. Zajęło mi to chyba z 2 godziny i mówię kumplowi, że stary, mama mnie nie wypuści, muszę skarpetki parować. No kumpel mówi, ty karakanie największy, wpadnę do ciebie. Jezus, znowu zmarnowałem bombę, kiedy ja się przestanę na to nabierać? Ty karakanie największy, war, to bez problemu. Kurde, miał być war, co to ma być? Czy wy to widzieliście? Wow! Kumpel mówi, że ty karakanie największy, dostaniemy teraz świetny spacebar. O kurde, trwałe latanie czy Book of Revelations? No nie wiem. Wow! No i kumpel wpada i tak głupio się czuje, ale pomaga mi parować te skarpetki. Już to było prawie na ukończeniu. No ale i tak się spóźniliśmy nieco na busa. Patrzę na rozkład, bo ja muszę dojeżdżać niestety do mojego miasta, bo u mnie na wsi nie ma kina. No i mówię, że o stary, spokojnie, bus jest na pewno o 16.20, żaden problem. No i kupel mówi, no to spoko, idziemy na przystanek, czekamy sobie tak 10 minut, 20. Pojawia się bus innego przewoźnika, ale ja na niego nie mam biletu miesięcznego, więc musiałbym płacić. Więc mówię, nie wsiadaj, poczekamy na ten drugi. Kurde! Nie wiecie co, ja może najpierw go zabiję i potem skupię się na opowieści, żeby tutaj nie umrzeć. Moje 3 szare serduszka! Moje kochane szare serca! Wspaniałe, drogie, najlepsze. Nie no, ty już umierasz. White Pony z ciebie dostanę, a jednak nie, Cube of Meat. No dobra. Krampus! Ej, powiem wam, że nawet się cieszę. Naprawdę, bo nie wiem, czy chciałbym ubijać gwiazd diabłem. Jezus, nie, na Krampusie się muszę skupić. Słuchajcie, ja pierdzielę! Co się... Jezus Maria! Jakim ja głównym jestem? Się napierdzielajcie po nim, bo ja nie mogę. Dobra, unikers ładny. Mamy 2 flying objecty. Dawno w ogóle nie mieliśmy żadnych tarcz. No ale dobra, miałem wracać. No i czekamy na tego busa tak z 20 minut. Ktoś tak patrzy, tak się mnie pyta, bo ja słynę z tego, że taki nieogarnięty jestem. I kurde, na jaki ty kurs patrzyłeś? No na standardowy, szkolny. No ty debilu, przecież... Jezus, za szybki jestem! Ty debilu, przecież jest dzień wolny od nauki szkolnej, więc są specjalne kursy. Ja pierdziele. No masz rację. No i zostawiliśmy trochę dziewczyny na lodzie, myślimy, ja pierdziele, użalamy się, jaki to ja głupi jestem. No i zrezygnowani idziemy do kumpla do domu, stwierdzimy, że tam coś wymyślimy. No i po drodze jechał nasz autobus, machamy do kierowcy, stary gościu, zatrzymaj się. Ale kierowca tylko nam tak pomachał paluchem i nas niestety, się niestety nie zatrzymał. Kumpel go zwyklinał oczywiście. Znaczy on się o tym nie dowiedział, bo zapierdzielaliśmy 0,5 kilometra na przystanek tylko po to, żeby się dowiedzieć, że się na nim nie zatrzymał. Albo się zatrzymał i już pojechał, nieważne. No to kumpel dalej wyklinał tego kolegę. Wpadliśmy na pomysł, że kumpel nam sobie kupił skuter, no nie? I tak trochę się cyka, bo nie może za bardzo jeździć w mieście. No ale nie możemy dziewczyn zostawić. Tak więc przejedziemy się skuterem tak kilkanaście kilometrów. Kumpel taki trochę podcykany, no bo wiecie, pierwszy raz jedzie na taki dystans. Koniec końców gdzieś tam zastanawiamy się, jak tam w ogóle trafić, no bo busem to łatwo, ale to jest taka dzielnica miasta, w której bardzo dawno nie byliśmy, bo u mnie są 2 kina. No i musieliśmy jeszcze znaleźć drogę. Na szczęście nam się to udało. No i podbijamy tam do dziewczyn, bardzo fajny film, wszystko zostaje w rodzinie, polecam, zarąbisty, z napisami, francuski, trochę zboczony, ale mimo wszystko nadrabia humorem. No i taki miałem wspaniały dzień, no i tam opowiadamy z dziewczyną, wszyscy się śmieją ze mnie, bo ja taki śmieszny człowiek jestem. No i wszyscy są zadowoleni, wszystko kończy się szczęśliwie i może i jestem taki nieogarnięty, ale z tego wynikają tylko śmieszne historie i nic się na tym nie traci. Tak więc no to tyle, taka wspaniała, długa historia.
akurat przez całe piętro miałem co powiadać. Dwie bombery, kluczyk i najważniejsze, że bardziej zwięźli niż ostatnio. A nie, ja już... Aha, ja to nie jestem, to jest pierwszy nekropolis. O kurde, wiecie co? Coś mi mówi, że ja tego mojego bad tripa chyba wykorzystam tutaj. Oczywiście, że tak. Bloodbaga bym prosił. Znaczy wiecie, nie ma co za bardzo liczyć na takie rzeczy. Szanse są niewielkie. Ale ja sobie teraz mógł zaspo... Nie, wiecie co? Nie. Najpierw trzeba iść na arenę. Debilu pieprzony, jak ty się teraz na arenę dostaniesz? Ja pierdziele. I w bug jeszcze. Zarobiście! Moja areno, wybacz mi proszę. Chodźmy do kres roomu. Stracimy serduszko całe, za dwa pająki i stratę much. Było warto. O Jezus, o jesteś. Co robić, panie premierze, jak żyć? Tutaj może być top secret. Tu może być top secret, może będzie pokój z serduszkami. Nie mogę teraz czyścić, więc chodźmy na razie z tym ifbagiem. Tu was nie będzie. Mam jeszcze 10 bomb, więc choćbym miał się zesrać, to was znajdę i zabiję. Może być tutaj. Ale go nie ma. Jakżeby inaczej, bo spokojnie, ja wiem jak to będzie wyglądać. Będzie w ostatnim miejscu, do którego się dostanę. Czyli na przykład... Nie, to jest ostatnie, chyba jeszcze nie. Zobaczę, czy tam jest jakieś serduszko na górze. Weźmy tego bad tripa. O, właśnie, tak myślałem, że pół serduszka tu będzie. Ale możemy sobie zrobić chore ilości pieniędzy. Robić pieniądze, makemany. No do tego pół serduszka nie wiem, jak miałem się dostać. A szkoda mi ten latania. Też nie. To może tutaj. O, tu jest całe serduszko. Znalazłem was. Tak jest, na to liczyłem. O, to mamy sporo szczęścia. No to nie, to teraz się ranimy w opór. Czy ranimy w szlachetnym celu. Kurde, śmiecie cwele. Jakbym miał jeszcze tamtą kartę. Ej, dobra, żeby nie przesadzić. Jeszcze mogę dwa razy. Tylko raz mi się udało. Jaka, patrzcie jaka aureola z much. Ja sobie, wiecie co, ja sobie stanę na środku, żeby mieć na miniaturkę. O, coś pięknego. Kurde, czy ja nie przesadziłem z tymi serduszkami? Nie przesadziłem, okej. To zrani się teraz jeszcze dwa razy. Żeby już tutaj nie musieć wracać. Czy dwa razy, cztery razy. Na tym właśnie polega ten bug. Edaim! Czy wy to widzicie? Ile my pieniędzy zrobiliśmy takim mądrym kombinowaniem? Czy jakiś inny youtuber jest aż taki mądry? No nie wiem. Moje muchy! A no tak, no nie może zbyt duża ilość much opuścić pomieszczenia. Bierzemy bad tripa, więc latanie... Bomba czy pieniążek? Bomba nam się przyda bardziej. Ale i tak idziemy tam z Book of Revelations przecież. Więc... Nie, ja biorę bad tripa. Dobra, ja już... Powoli. Robimy tak. Bierzemy latanie. Wbijamy dzięki lataniu na ten... wbijamy teraz po bombę, no bo ona mi się przyda bardziej mimo wszystko niż jedna moneta. Potem się wracamy po bad tripa, idziemy na arenę. Ale zanim pójdziemy na arenę, zabieramy Book of Revelations. Idziemy na arenę. No i potem spadamy z tego piętra i napierdzielamy się z mamą. Ile tych much jest teraz? 3, 6. O, niech ktoś mądry policzy, bo ja niestety nie mogę. Nie chcę za bardzo przedłużać tego nagrania, bo i tak. Kurde, dawno nie grałem i tak ta gra będzie krótsza, bo dochodzimy tylko do serca matki. Czy do It Lives. Wiecie, że ja na serce matki mówię It Lives, no nie czepiajcie się proszę. Się teraz zastanawiam, czy się jeszcze troszeczkę nie poranić. No może lepiej, nie? Kompas! Kompas i mapa. O, najpierw ten, żeby nam się jeszcze przy okazji książka załadowała. Zranimy się jeszcze może tak ze dwa razy. Znaczy, dwa serduszka sobie jeszcze zbijmy. Okej. Much mamy sporo, nie wiem czy to dobrze. 98 monet. Wspaniale, kurde. Jak będzie jakiś arcade room to rozpie... Debilu, idioto pieprzony! Ja pierdzielę! Jak może być takim ćwierć imbecylem? Mam nadzieję, że na bossie jest ten... Mam nadzieję, że na bossie jest jedno pełne serduszko. To wtedy się dostaniemy. Ja pierdzielę! Tam jest kompas! Ja tam muszę wejść! Muszę! Ja bombą będę tam to serduszko wypierdzielał. Pół serca. Ja wszystkie bomby świata oddam, żeby ten kompas dostać.
Czekajcie. Aaaa, nie! Mój kompas! Tak nie, tak nie będzie. Ja muszę mieć ten kompas. Nie, ja się będę ranił. Będę. Nie, ja kupię przy okazji wszystko w sklepie. Ja nie. Blablabla. Kurde, ja wiem, że mogę umrzeć z tego powodu. Ech. Cóż, no bywa. Ranimy się w takim razie. Do jednego serduszka. Naprawimy się bad tripem. Kurde, no nie jest to najmądrzejsza rzecz na świecie. A jak stracę jeszcze teraz? O, właśnie. I teraz Q. I teraz tak, zabieram jedną monetę. Tego bloodbaga już zostawiam, bo i tak nie wiem, co z tym hajsem robić. Jezus Maria. Debilu, głupku. To tym bloodbagiem trzeba było się już tutaj ranić, idioto. Świetnie. A walczy o przedmiot, a nie z bossami. Ciekawe. Kurde, ta fala jest najcięższa, więc muszki możecie tutaj się poświęcić. Jezus Maria, jak ja tego nie przejdę przez taką głupotę, za jaja się powieszę. Jezus, będzie mi tak przykro, jak ja zlamię tego rana. No przecież jesteśmy 7 kontejnerów do tyłu, ja liczę na jakieś bad tripa, że nam się trafi jeszcze. Kurde, musi nam się trafić. Znaczy i tak ze zdrowiem będzie w miarę, mamy przecież jeszcze Book of Revelations, przepraszam. Stała szansa na Devil Room, przypominam. Chociaż co mi po tych Devil Roomach? Mogę je tylko odrzucać, ale już jeden deal przebiliśmy, więc nie ma co na Angel Room liczyć. Ło Jezus. Dobra, żeby się nie zranić głupio. Jak to powiedzieć? Blue Baby's Soul. No chyba cię nie chcę. A właśnie, widzicie, to jest ciekawe, że teraz nasze płodziany podejrzewają za tym duchem Blue Baby, a nie za nami. Chociaż nie powiedziałem, że to zaleta. Dobra, idziemy jeszcze do sklepu, kupimy co tam się da, uzupełnimy sobie hajsy i opuśćmy to smutne piętro, bo nawet kartę z lataniem straciłem. Serduszko, bardzo fajnie. No, 5 monet, zawsze coś. Ja pierdziele, ja to tak idealnie wymyśliłem. Kurde. O, dobra, zbierajmy te wszystkie miliony monet. Kurde, ten Eve-bug, mam cię dość. Eve-bug czy 4-bug? Chyba Eve-bug, tak mi się wydaje. Tu jest jeszcze jakiś, nie wiem co to jest, bibelot? Tutaj w tym pomieszczeniu koło bossa. Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, pewnie jakiś bibelot, ale zostaniemy przy Liberty Cupie. Chociaż nie, po co, teraz mam kompas, mam mapę. Nie chcę tam tego płodziana, to nie jest do końca dobra. Child's Head, weźmy go, może się przydać. No ja wiem, że te efekty z grzybków bywają przydatne, ale teraz mogą być problemy ze zdrowiem. Nie no, mam nadzieję, że nie będą. Zatem mamy książkę. Uf, drugie dipsy, Archidrum, sklep i arena. Świetnie. Kurde. Co to jest? Się pytam. Mamy Lamp of Coal, więc trzeba dystans trzymać, żeby większe obrażonka były. O właśnie. Niezła próba, tato. Ale nie ze mną te numery. Pięknie, pół serduszka, może po ciebie wrócimy. Mamy tyle hajsu, że prawdopodobnie pogramy. A, zaraz. Mamy Arcade Room'a. Fajny byłby jakiś mechanizm wyteleportujący. Jezus Maria, no zrób unik w obie strony jednocześnie i potem się zastanawiaj. Ty głupi głupku. Nie no, ja się zastanawiam, czego jakąś bombą nie udławić. Nie no, radzimy sobie. Kurde, to on jest dosyć prosty, nie jest jakiś specjalnie szybki. Zdrowie chyba standard. Tylko spawnuje te wkurzające kokony. Ale one są i tak chyba lepsze niż te chargery. Pięknie, niech się spawnują serduszka. Bo możemy dostać jeszcze jednego bloodbaga. Takie rzeczy są zawsze w cenie, bombera, fajnie. Tam może być, nie może być. Top secret room może być na przykład tutaj. Prawda? Może być. Dostaniemy się przy okazji do serduszka. Ale tu go nie ma. Okej, zobaczymy co to za arena. Boss arena, coś tak czułem. Więc bardzo dobrze, że mamy tam blood. Nie. Że mamy tam blood donation machine. To w sumie teraz nie wiem, czy teleportację wykorzystać na matce, czy na arenie. Chyba na arenie. A musimy się bardzo starać o zdobywanie przedmiotów. Ło, pięknie. Ponieważ przecież nie ma treżerów. Kurde. Niech się ta książeczka ładuje, moja kochana.
kluczyk. No do ciebie nie trafi niestety, przyjacielu. Postarajmy się nie tracić szarych serc. Wszystko będzie dobrze. U serduszka, do którego nie ma jak się dostać oczywiście. Szare serca przecież możemy ugrać na Fortune Telling Machine. O, to jest jakiś pomysł. To jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście, że tak zrobimy. Tylko najpierw musimy się dopchać do arcade'a. Fajnie byłoby jeszcze matkę pokonać. Kurde, karta z teleportacją. Byłoby świetnie. O, dobra, dwa. Wow! Take it easy, boy. Pięknie, załatwiłyście swojego. Fajnie, bomberka. Poszukamy sobie jeszcze potem sekretnych pomieszczeń. Grydzioszek. Coś tak czułem, że tu będzie właśnie... O! To jest okazja, żeby sobie odblokować... O, właśnie. Trzeba to mądrze rozegrać. O, szare serduszko. Oczywiście nie zbieramy. O kurde, monety. To nie, to jeszcze nie zbieramy. A nie chcę wykorzystywać bomby, żeby wejść do sklepu. I tak jeszcze jedną bombę będę musiał zużyć. Tu może być top secret room, to jest zresztą bardzo prawdopodobne. Ale nie lubię takich pomieszczeń. A z kolcami. Nie, nie ma co się zabijać. O, właśnie, jak macie takie pomieszczenia, po tą monetę można jeszcze iść, po tą po prawej. Ale po tą po lewej już nie bardzo. Pokój z serduszkami. Okej, ten, będziemy mogli się ranić. Dobra. Pająkersy, proszę tu podejść i się dać zabić. Wy się pozabijacie o kolce, ja was znam, geniusze. Janusze biznesu. Czekajcie, zrobimy to tak. O! O, jak zabiłem tego pająka. Egzekucję jak w tym, jak w Manhuncie. Przecież tam nie grałem, nie mam konsoli. O, serduszko, fajnie. Najpierw sklepi szorek. Mam nadzieję, że nie będzie grida. Bo nic na po tym gridzie teraz. O, musimy stać blisko fistuli. I wtedy nasz towarzysz może się nimi zająć, wybuchowy. Wow! Dobra, nie tracimy zdrowia. Podstawowa zasada. Okej, świetnie, wybuchowa mucha. Tutaj. A, Book of Revelations, świetnie. Trzy serduszka już. Ej, czymś takim to arenę zrobimy bez problemu. No chyba, że będzie Loki, no to może być... Nie, z Lokim też powinniśmy dać radę. Pięknie. Sklep i szorek. Kurde, grid, no dlaczego? Co, może jeszcze Steam Sale dostanę? Ech, ja sobie przynajmniej... Nie, chcę, żeby się książka jeszcze raz naładowała, więc nie mogę go za szybko zabić. Książko. Dobra. No oczywiście, że Steam Sale. Kurde, jak miał kostkę, to bym cię przerzucił. Ale kostkę to ja mogę mieć co najwyżej w arcade roomie. Albo w kolanie. Kostka w kolanie. Święty Stanisław. Ło! Kurde, dałem się trafić. No ale w sumie dawno się nie trafiłem, więc nie będę się aż tak bardzo wkurzał. Ale ej, kurde, powinienem być już prosem. Po takim stażu grania. Spoko, mamy pokój z serduszkami. Wszystko będzie dobrze. O kurde, dwa gryzioszki. Okej, dobra, teraz jestem na długiej. Mogę was brać na zasięg. Pięknie, a teraz będzie królewskie granie, no nie? Jeszcze mamy secret room, w którym mamy mnóstwo kasy. Już tutaj wlazłem tak profilaktycznie, może... W sumie nie powinienem, bo mogę jakieś zdrowie stracić. Ale to jest bardzo możliwe. Powiem więcej, to jest... O kurde! W sumie te pokoje są dosyć trudne, ale jakoś sobie z nimi radzę. Jezus, żebym nie wszedł na matkę. Jak na let's playu z Ewą. Okej, mamy kolejne serduszko. Kurde, niepotrzebnie tą monetę podniosłem. Głupi jestem. Więc teraz tak, pograjmy troszeczkę, żebym ja tej kasy sobie troszeczkę zbył. Nawet ten, nawet jakieś głupi, nawet jakieś głupie, no, czy głupie skatole mogłyby się nawet przydać. Z taką ilością hajsu. Zatem nie chcę was za bardzo przytrzymywać. Tak więc, żeby zeszło szybciej, pograjmy troszeczkę, żeby życie miało smaczek. Zwykła mucha, okej. Kurde, no, bardzo fajna maszyna. To z tobą sobie w takim razie jeszcze nieco pogramy. Dwie bomberki, spoczko. Mamy serduszka, dzięki którym możemy sobie pograć więcej. Nie, dobra, jeszcze mamy za dużo zdrowia, żeby o tym myśleć poważnie. Kolejne dwie monetki, okej, teraz mogę je zebrać. Kurde, jak będę grał o hajs, no to... kurde,
99 monet. Podniosłem coś przez przypadek, tak mi się wydaje. No bo bombi kluczy raczej nie potrzebuję. Sekretne pomieszczenie znalezione. Skatole, proszę. Jest tak, 1/13 szans na to, że pojawią się skatole przy losowaniu. No i 1/3, że je wygramy. To sobie mogę nie ponosić tego pieniążka. Właśnie, mogę się poranić i po prostu... O, Niklet. No to nie mogę ci niestety zebrać, towarzysz. Dobra, i jeszcze raz. I po kolei, chodźmy na razie na arenę. Kurde, tylko jak tu przejść i kasy nie zebrać. I serduszek. Okej. Matka na końcu, bo jeszcze przyznam, że chciałbym Bloodbaga jeszcze jednego. 8 kontejnerów, to byłby bardzo fajny wynik. Kurde, tylko się nie wpieprzyć teraz na serca. O nie, muchy! Nie zabijajcie się! Nieładnie tak. Mamy szare serduszko gdzieś, tutaj było, tak jest. Mamy mnóstwo kasy, więc po tym jak pokonamy bossów, pójdziemy grać na ten. Pójdziemy grać na Fortune Telling Machine. Box, znaczy no... No box po prostu. Isaac's Fork, pomyślimy. Pretty Fly, jak najbardziej, mamy 3 protecting objecty. Two of Spades, podwojenie kluczy, spoko. 20 kluczy, świetnie, że nam wystarczy do końca gry, moglibyśmy się do The Chest wybrać. Zabrałem ten, zabrałem monetę, zabiorę jeszcze serduszko. Ojej, Isaac's Fork daje nam 25% szans na to, że uleczy nas o pół serduszka podczas czyszczenia pomieszczenia. Więc to jest całkiem dobra rzecz. Ale chyba się powstrzymam. Mimo wszystko, skoro pierwszy był Chub, to teraz będzie Larry Junior i Monster, tak? Nie, o nie, Pip! Ło! Dobra, damy radę. Wierzę w siebie. Wierzę w siebie, wierzę w tatę, a najbardziej w jego wypłatę. Kurde, dobra, dopóki nie ma oczek, to Pip jest jeszcze znośny. Ale z oczkiem sami. Najgorsza jest ta odmiana, która od razu oczka wystrzeliwuje. Świetnie, ale mamy 3 obiekty, które nas chronią. Ej, nie wiem, jak mam takie ładne rany. Ło, a to on będzie prawie jak ten taki pełnometrażowy. Pięknie, bombera. Tak, więc my zbieramy serduszka. No i co? No i gramy na maszynach. Mam nadzieję, że ta maszyna się nie rozpieprzy zbyt szybko. Albo że się w ogóle nie rozpieprzy. Poza tym dostaniemy tam mnóstwo przydatnych trinketów. Jak nam życie. Dostałem pieniążek. Ciekawe, nawet nie wiedziałem, że tak to działa. Ja nie muszę się w sumie nawet odsuwać. Cancer! No to ja już nie muszę mówić, jaki space bar zabieramy. To po prostu jest zbędne. Teraz gramy o szare serduszka. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy pozbierać serca. Pogram troszeczkę sobie jeszcze z żebraczkiem. Isaac's Head. No nie, przepraszam bardzo, ale z cancerem to jakaś karta duplikująca. Two of Clubs, okej, 28 bomb, czemu nie? Ja go sobie odłożę tutaj, tego kancera, żeby on był z boku. Czyli najbardziej z brzegu. Czerwona łata. Nie bardzo. A, nic niestety. Ale spoko, o, mamy tyle kasy, że możemy grać i grać. Szare serce, spokojnie, wszystko sobie wyzbieramy. A, no to pograliśmy. Dobra, mamy kancera, spadamy stąd, tu nie ma niczego do zebrania. Klucza nie weźmiemy, mamy najlepszy trinket na świecie. Tego pół serduszka też w żaden sposób nie weźmiemy, kurde, muszę być ostrożniejszy. Dostaniemy się tam zaraz po hajsik. W sumie zróbmy to już teraz. No ja wiem, może będę, najwyżej będę bombę w plecy. ...98 monet, okej. Wiecie, żeby już tak troszeczkę zamykać powoli tą lokację, Czy ja tam jakieś serduszka wziąłem? Chyba nie. Tu mamy pełne serduszko, więc warto zaryzykować. Jo! O tą jedną monetę się nie będę zabijał. Tu mamy 2 pełne serduszka. Świetnie. W sklepie nikogo nie ma, tam był gryzioszek, nie ma jak się wyteleportować. Tak więc ja tu zrobię jakieś cięcie i pogram troszeczkę z tym żebrakersem. KURDE! Taka ilość hajsu! Ja pierdzielę! Się kurde wkurzyłem za te pieniądze, ale w sumie to nieważne, bo słuchajcie, pograłem 3-4 razy i od razu dostałem skatole. Jezus, ale my zmaksymalizowaliśmy tę grę. Patrzcie, tyle itemów bez treasure roomów. Zarąbiście. Dobra, teraz się ranimy. Z nadzieją oczywiście na Bloodbaga. No, gro, nie bądź taka. Jeszcze musimy sobie serduszko uzupełnić. 8 kontejnerów, więc zranimy się tam do zera. Potem pomyślimy, co dalej. Bloodbag. Kurde, szkoda tych much, no nie? Niklet, fajnie.
I tak już nie ma żadnej sposobności, co moglibyśmy z hajsem zrobić. Dobra, tyle. Kurde, gro. Nieładnie tak. Tam będzie 8 serduszek, mam nadzieję. No chyba, że już coś tam zebrałem. Chyba 2 tam zebrałem. No ale nie, już się nie będę w to bawił. Mimo wszystko, ale nie chcę umrzeć. Chociaż mam, patrzcie, ile mam szarych serc, ej. Kurde. No muszę się jeszcze zastanowić porządnie. Nie, jeszcze tu wrócę. To są zawsze darmowe 3 gry, prawda? Jezus, ja wiem, że to nudne w opór jest. Najwyżej to przewinę. Dawno nie montowałem, usiadłem sobie nad montażem, no bo This War of Mine, Dead in Bermudy raczej nie musiałem specjalnie montować, a tutaj zawsze ktoś do mnie wchodził, na Izaku. Też były takie fragmenty, które pasowałoby wycinać, no to po prostu to robiłem. Ciekawe, na pewno mogę dostać jeszcze jednego Bloodbaga. Niklet, fajnie. No już, graj mi już. Nie mówię, że do upadłego, ale jeszcze... No wybuchnij! 33% szans, powinnaś dawno wybuchnąć, głupia maszyno. Daj im, fajnie. Dobra, 3 serduszka zachowajmy, 4 powinniśmy sobie uzupełnić na łąbach. No co, no bywa, no wkurzy mnie ten Bloodbag. Jeszcze go sobie, o, wysadzimy go sobie, zasłużyliśmy na to. 3. bomba do jednego pomieszczenia. No ale za 2 serca, no to dziękuję bardzo. Teraz wysadzimy tego Bloodbaga i pewnie dostaniemy mnóstwo serc. Jakby tam Eternal wypadł, o, to wyszłoby w sumie na to samo. Nie no, zawiodłem się na tym Bloodbagu. Bloodbagu, Jezus, mam z tym Bloodbagiem, Blood Donation Machine. Jeszcze to przy okazji na prędkość zwiększyło. O, właśnie tak jak myślałem, miał powiedzieć, że 2 serduszka, 2,5. No to można powiedzieć, że trafiłem. Mamy Kessera, 99 monet, mnóstwo itemów, świetny spacebar item, świetny trinket. Co może pójść nie tak? Chyba tylko nagranie się może spieprzyć, albo zacząć zacinać. Wow! Spokojnie, spokojnie, mamy przewagę w muchach. Pięknie, właśnie miałam nadzieję, że zdeptasz tamtą muchę, mamo. Czasami mi się wydaje, że mama jest trudniejsza niż serce matki, autentycznie. Na sercu matki jesteśmy już mocarniejsi nieco. Więc może dlatego. Ej, kurde, bo ten raid będzie trwał z godziny, a ja nie mam zamiaru go dzielić na części. Ojej! Dobra, że masz połowę zdrowia. Ślepy robak cię nie uratuje. Robak? Robak, powiedziałem chyba. Charger! Już myślałem, że się mama zdepcze. Wyszło w sumie na moje. No proszę, mamo. Kurde, z kancerem. O nie, to jest ten. Pięknie, czyżbyśmy pokonali mamy bez straty. Dobra, zawsze jak tak mówię, to wtedy dostaję obrażenia. Więc może się powstrzymam. Ale wydaje mi się, że nie straciliśmy w ogóle zdrowia jak na razie. Kurde, cube of meat. Pięknie. Shot speed up, karta. Wisielec, ciekawe. Polaroida nie musimy brać, więc idziemy na następne piętro. Kurde, zarobiście jeszcze wisielec. O, ja nie mogę, jakie fajne piętero. Ale idziemy prosto na ten, idziemy już prosto na matkę. Żeby nie przedłużać, znaczy na serce matki, a konkretnie na 8 leaves. Wow, 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 wow. Tam mogłem bomberę postawić przy ścianie, o tutaj. Szkoda takiej, takiej góry monet. No ale cóż, bywa. Jezus! Użyłem spacebara, zwolniłem i aaa, do dupy nos. Hajsy oczywiście, co mogłoby innego tutaj być? Top Secret Room mógłby być przydatniejszy. Ale nie, no nie będziemy go jakoś specjalnie szukać. Wejdziemy tylko sobie do Crest Roomu. Tak, chyba wykorzystamy nawet do tego celu naszą kartę. Tak, to chyba jedyne sensowne użycie, jakie na razie dla niej widzę. No bo niczego nam nie brakuje, a item Gapiego zawsze w cenie. Albo szare serduszka. Albo 2 troll bomby. Poli robaczki, nie powinniście sprawiać takich problemów wychowawczych, dziękuję bardzo. Czerwone serduszko, okej. No nie, są te nerwiające robaki, kurde, te moje obiekty mnie ratują. Jezus, one są takie wkurzające, bo znikają i jeszcze mają taką chorą ilość życia. Ja was wezmę na zasięg, biorę was śmieci na ręcza. Wow, o, dzikie uniki, luje muje. Gdzie ty jesteś? Książka naładowana, wchodzimy na arenę. Dwie bomby. Kurde, no arena z bossami, bywa. Żeby za bardzo zdrowie nie potracić, będzie dobrze. Skoro pierwszy jest Larry Junia, to potem będzie monstro i... Znaczy, monstro albo 2 monstra i ten, i Chad. Jezus Maria!
O nie, grę trzeba odświeżyć. Co się dzieje? Flash nie wytrzymał. Dobra, ja ci biorę na zasięg, bo przecież ja wtedy mam takie duże łzy. Łooo, patrzcie na niego, jak zbiera hity. Nie zbliżaj się do mnie, proszę. Byłbym ci wdzięczny, możesz swojego robaczka zjeść. O właśnie, w ten sposób. Bez straty zdrowia. Ło! Jezus, to jest magiczna fraza, bez straty zdrowia. Zawsze wtedy się zbiera w pierdziel. No i dwa monstra, tak jak myślałem. Zastanawiam się tylko, czy kolejność będzie taka, jak mówiłem. Oczywiście, trzymamy dystans. Dlatego bardzo jest dla nas ważny shot speed up. To jest bardzo dobry kombo z Lamp of Coalem. No bo, wiecie, łzy docierają szybciej, tak więc łatwiej nam się mierzy. Jeżeli na przykład wróg się przesuwa prostopadle do nas, no to wtedy ciężko jest wyczuć, gdzie powinniśmy strzelać łzami. Nie zawsze, ale wiecie, czasem. Kurde, mam nadzieję, że było warto tutaj tracić serduszko. Na monetę. Wykorzystajmy latanie. Skrzynka. O, fajnie, jesteśmy półtora serduszka do przodu. Jezus, jaka chora ilość życia. Ja nie mogę. O, robaksy! O nie, cube of mity! Tylko nie wy! Wow! Porobiłem uniki, ale nie, 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 tu jakieś odświeżenie musi być, bo ja tak nie będę walczył z matką. Znaczy wiecie, ja dam radę, ale to chodzi o was. O was, moi kochani. Mi wystarczy, że gram na full screen. Pięknie. A, kurde, nie zdążyłem ten książki użyć. Dobra, mam nadzieję, że gra będzie działać nieco lepiej. Złota skrzynka. No, w sumie, dobra, mamy tyle wszystkiego, że czemu nie. A mogę to inaczej podstawić, ale na moje wyszło jednak. Tam jest head. O kurde, o, ciekawe, bo to się jeszcze stakuje z tym. To się stakuje przecież z naszym itemkiem wspaniałym. Z Lamb of Coalem. Ale chyba jednak nie. Chociaż, nie, no dobra, mamy tyle zdrowia. Jakie są szanse na to, że aż tak spieprzę? No chyba żadne. Nawet te 4 Larry Juniory nam nic nie zrobią. Weźmy tego tam z heada. Wtedy w sumie nam się bateria jakoś specjalnie nie przyda, ale bateria swoją robotę w tej grze odwaliła. Zobaczymy jeszcze, jaki to boss będzie ciekawy. Chodźmy tam z headzie. Naładowałbym ci jeszcze na bossa, ale... Who cares? Śmierć. No dobrze, może wypadnie z ciebie jakiś item pod latanie. Były mega podjarany. O kurde! Wow! Kosy Barbarosy. Właśnie szkoda, że nie ma kos w podstawie Majzaku. Tak mi się kosy podobają. Jest mało broni. W ogóle, patrzcie jak jest mało przedmiotów, które dają penetrative shootsy. Na dobrą sprawę jest to Mom's Knife, Brimstone. A z takich normalnych West to tylko te strzały Cupidyna. Jezus, ale ja zbieram baty. Wow! Jest, jeszcze to gówno będzie tak latać irytująco. O! Wow. Dobra, unikersy, Sebastian. Bierz śmiecie na zasięg. Jeszcze chyba żartujesz, że będziesz te gówniksy spawnował. No nie, nie, to ja muszę jednak bliżej stać, bo to jest taki wzór, że im jesteś bliżej, tym częściej trafiasz, ale zdajesz mniejsze obrażenia. Cube of Meat, fajnie, na drugim poziomie już, spadamy. Drugi łomp, Curse Room. No dobrze. Skrzyneczka. Dwie troll bomby. Nie najlepiej. O kurde, już nie ma tak dużo zdrowia. O kurcze, o nie. Postawmy sobie tam bomberę. Dobra, żeby pole było czystsze. Potem liczyłem na jakąś skałę X, bo on jest tak poukrywany na łombie. Chyba kogoś trafiłem, mam taką nadzieję. Jezus, te flying objecty tak mnie ratują. Dobra, chodź tu kolego. Wyskakujesz w jednym. O! Jezus, jaki śmieciuch, widzicie go? Pięknie. O! Dobra, tam jest head naładowany. Areną oczywiście się nie przejmujemy. To była jakaś pigułka fajna. Spróbujemy się do niej dostać. Albo bombę jej podłożymy. Tu oczywiście pieniądze. Spróbujmy ten. Dobra, spróbuję to zrobić, wiecie jak, moim czeskim sposobem. Jeszcze nie? O, nie tak, tak, nie tak, tak. Kurde! Ty głupia gro, ja pierdzielę, jeszcze tak się starałem. Ej, bo jeszcze tego nie zrobimy. Jeszcze... Ej, bo jeszcze...
Jezus Maria, trzeba było książkę brać, ja tego nie zrobię. Jezus, boję się. Kurde, boję się, patrzcie jakie są pomieszczenia chore. Jezus, muszę grać ultra metodycznie teraz. Serduszko, okej. Okay. Nie no, mam nadzieję, że te szare mi jeszcze zostaną jakieś na matkę. Top Secret Room poszukamy. Nie da się drugi raz nabrać. Łooo! Dobra, z jednym już damy radę. Nie, nienawidzę tych okensów. Na nich się prawie zawsze traci zdrowie, bomba i kluczyk, okej. Okay. Tu może być Top Secret Room. Nie ma. Złota skrzynka, spoczko, ważne, że nie ma walki w pomieszczeniu. Tutaj też nie będzie nic w skrzynce. Oczywiście jakieś tam serduszka, hajsiwa. Nie no dobra, damy radę, kurde, co ja się martwię, przecież... Ej, jestem prostym, prawda? Slofy 2, bardzo fajnie, bo... O, one mi tutaj posprawdzają... O, jeszcze Small Rock na koniec gry! Jak wspaniale! Woo! Jaka fajna gra! Jaka świetna rozgrywka! Yeah. Macie tam i z headem, po jajach. Kurde, nawet nie chcę mi się tych stołów sprawdzać. Co to za karta? Wisielec! O kurde, pójdziemy mega napakowani na tą walkę, nie? Znaczy, i tak bomb wszystkich nie wykorzysta, więc pyk, pyk. Może tu jeszcze będą jakieś ciekawe... Nie, no nie było. Tak sądziłem, że nie będzie. Wbijamy! W sumie latanie nic mi tutaj nie da. Ale będę fajnie wyglądał. Wow! Trzeba uważać! Kurde, nie dam się... Zaraz, kurde. Muszę sobie schowki poprawić. Dobra, napierdzielamy. Jezus, gro, nie zacinaj mi się teraz. Ja jej tam będę bomby strzelał, żeby... Kurde, wystrzelię sobie bombę. Ale ja głupi jestem. Znaczy, no do głupiego brakuje mi dwóch przedmiotów. Okej, dobra. W sumie, co ja będę robił z tymi bombami? Czemu miałbym ich nie wykorzystywać? O, monstro! Kurde! Small Rockiem was wszystkich podobijam. Zwiększona szybkość strzelność, zwiększone obrażenia, tylko szybkość chyba zmniejszona. Juniory, dobra, jeden pięknie poszedł na bombie. Umieraj, grubasie. Świetnie, kupa zniszczona. Nie, no to nie ma szans, żeby się nie udało. Kurde, za dużo łezek jest. Łezek, łez. Łezek, ja pierdzielę, co ja mówię? Już zaczynam brydzić pod koniec. Tam jest Heda, chciałbym jeszcze wykorzystać w jakiś fajny sposób. Pięknie, dobra, jeden robaker jest... one robaker down. Robaker jest, co ta nazwa jest. No i ty teraz będziesz pewnie już... no właśnie. To teraz już rozpoczynamy fazę uników. Nie przejmujemy się tym Duke of Flysem. Pięknie, troszkę mu zabiłem, a ja mam przecież ten. Ja mam... skatole. Zarąbiście. Co jest? Skrzyneczka? O, jak fajnie! A wcześniej tak nie było, widzicie? Tam pokonywaliśmy matkę i nic więcej nie było. A jakbym poszedł do piekła, to ciekawe, czy by się zaliczyło, ale nie musiałem ryzykować. O, no dobra, słuchajcie, nagram coś jeszcze dla was, bo naprawdę chcę się grać w Isaac, ale... moje gardło już nie wyrabia. Jezu, dumny jestem z siebie, że te challenge wszystkie za pierwszym razem mi tak pięknie wyszły, takie ciekawe. O kurde, łapek musi być, kurde, miliard. Możecie pokazać te rany znajomym, jeżeli wam się spodobały, żeby ta liczba subskrybentów się nieco zwiększyła, bo gdy ta liczba będzie taka nieco bardziej okrągła, to mam pewien konkurs dla was, bardzo, bardzo ciekawy, ale to już za parę miesięcy pewnie dopiero, tak więc... tak więc jeszcze się na to nie napalajmy. Ja was jeszcze zostawię z napisami końcowymi. I trzymajcie się, cześć!